O krok od tragedii na stacji benzynowej. Kierowca na podwójnym gazie wjechał w butle gazowe. Na szczęście były puste. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko mieszkańcowi Wałbrzycha, który 10 czerwca na stacji benzynowej przy ulicy Wysockiego wjechał w stojak, gdzie składowane były butle gazowe. Ten mężczyzna usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości, ponieważ po przyjeździe na miejsce funkcjonariuszy policji stwierdzili oni, że w organizmie tego mężczyzny stężenie alkoholu wynosiło prawie promil. Od razu nasuwa się pytanie, dlaczego tylko taki zarzut usłyszał kierowca, skoro wjechał w butle gazowe. Okazało się, że były one puste i nie stanowiły większego zagrożenia. Do zdarzenia w ogóle by nie doszło, gdyby nie brak zdrowego rozsądku i jedna niepotrzebna decyzja. Jak się okazało, mężczyzna na stację benzynową przyjechał jako pasażer tego samochodu. Tym samochodem na stację paliw przyjechała inna osoba, kobieta. Następnie na stacji paliw doszło do zamiany kierowcy i mężczyzna, który uderzył w ten stojak, przesiadł się z siedzenia pasażera na siedzenie kierowcy i to on był sprawcą tego zdarzenia i to on był w stanie nietrzeźwości. Natomiast pasażerka tego pojazdu, która przyjechała nim na stację paliw, była trzeźwa, bo też była zbadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Za jazdę pod wpływem alkoholu mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali także jego prawo jazdy.